Dawniej w tej dolinie pasły się krowy. Przed 100 laty tu i ówdzie pojawiły się zakłady rzemieślnicze. Dziś w dolinie jest 400 przedsiębiorstw średniej wielkości. Zatrudniają od 50 do 500 pracowników. Jak na Francję, którą zdominowały wielkie przedsiębiorstwa, to wyjątek. Tym bardziej, że wszystkie te firmy wyspecjalizowały się w produkcji na eksport. Dotychczas była to domena niemieckiej gospodarki. Może właśnie dlatego dolinę nazywa się Petite Allemagne, małymi Niemcami. Jeden z przedsiębiorców, Lionel Bott, produkuje elementy toczone na przykład do skrzyni biegów. 60% jego produkcji przeznaczone jest na eksport, głównie dla niemieckich odbiorców. Także organizacja pracy jest tu w niemieckim stylu. Pracujemy ponad 40 godzin tygodniowo. To więcej niż przewidują francuskie normy. We Francji tygodniowy czas pracy to 35 godzin. Za nadgodziny Lionel Bott musi dodatkowo płacić pracownikom i obciążają go dodatkowe podatki. Ale jak mówi, warto, bo przez elastyczność jest w stanie sprostać konkurencji. Prowadzę to przedsiębiorstwo wspólnie z dwoma braćmi. Planujemy długofalowo. Szczególnie w przemyśle trzeba inwestować perspektywicznie. Całe lata do przodu. Tylko w ten sposób można się utrzymać. Oprócz tego Lionel Bott wraz z innymi przedsiębiorcami zainwestowali w nowoczesne centrum techniki, w którym prowadzone są badania naukowe. Kosztują go rocznie około 50 tysięcy euro, ale naukowcy testują dla niego nowe tworzywa i udoskonalają potrzebne mu maszyny. Z reguły małe i średnie wielkości przedsiębiorstwa nie są w stanie sfinansować pracochłonnych badań i testów. Dlatego współpracujemy ze sobą. Właściwie jesteśmy konkurentami, ale nowych dróg rozwoju szukamy razem. Górny Savoyen, tuż przy szwajcarskiej granicy. Ten atrakcyjny region turystyczny jest jednym z bogatszych we Francji, ale i tutaj walczy się z bezrobociem, które w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło z 4 do 8% i dalej rośnie. Nie wszystkie miejscowe przedsiębiorstwa poradziły sobie z kryzysem. Przedsiębiorcy liczyli na ulgi podatkowe i bardziej liberalne przepisy związane z zatrudnieniem. Ich zdaniem w tym kierunku rząd za mało zrobił. We Francji są bardzo surowe przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników. Dla szefa firmy ryzykownym posunięciem jest zatrudnianie większej załogi. Gdy skończą się zlecenia, trudno jest ludzi zwolnić. My potrzebujemy większej elastyczności. Lionel Bott ma stałego klienta w Niemczech. Jedzie do niego 5 godzin w jedną stronę, ale do Stuttgartu jest bliżej niż do Paryża.